Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Miejską Piątej Krowodrza do realizacji w latach 2013-2019. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego korekty zadań inwestycyjnego wieloletniego przyjętego uchwałą nr 35/329/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku pod nazwą Przebudowa ulicy Szymanowskiego w Krakowie zgodnie z poniższym zestawieniem. Ja może tutaj nie będę czytał wszystkiego, przeczytam tylko to, co się zmienia. To jest już, jak Państwo widzą, chyba siódma albo ósma, przesadzam, ale co najmniej trzecia czy czwarta wersja tego. Teraz ta jest najbardziej aktualna. Także chodzi o ten rok 2013, czy ten rok bieżący, czy geodezyjne wyznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego 2000 zł zadania stwierdzeniowej. To jest ta korekta. Nie widzę zgłoszeń, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o wyniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.